Siemanko ogólnie. No, nagramy sobie dzisiaj z Bedwarsów, jak już możecie się dowiedzieć po tytule. Dobra, z informacyjnych rzeczy to jest tak. Przepraszam was ogólnie za to, że nie było mnie na YouTubie przez ponad 3 miesiące. Sobie zrobiłem dłuższe wakacje, a wakacje się dopiero co zaczęły. Więc przepraszam was za to, ale że zostawiłem was tak bez materiału. No i tak, teraz filmy się będą pojawiały w weekendy, w sobotę i w niedzielę będą albo dwa filmy, albo jeden, zobaczę jak się wyrobię z przecinaniem. Od razu mówię dla fanów CS-a lub jakichś innych moich serii, że też do nich powrócę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie serię z Dying Lightem, to mogę dla was nagrać. I tak, co jeszcze tam z informacyjnych rzeczy? Aha, jakbyście mogli dobić mi jednego subika do 30 subów i Orionowi 3 suby, żeby miał też 20, to on będzie miał 20, a ja 30 i wtedy zrobimy specjalne, na którym sobie pogadamy trochę Q&A i możliwe, że już będą tam nasze twarze widoczne, więc dobijcie tego jednego subika, Oriona te 3 i no i to chyba tyle z informacyjnych rzeczy, no to teraz 3, 2, 1. Siemanko, będzie... Co? Dobra. Ręcznie. Siemanko! Skróty klawiszowe mi nie działają jak coś. Nie wynika to, nie wiem czemu kliknąłem poprawne klawisze, ale nie ważne. Dobra, jestem już. Już się nagrywa, już nie musisz tego powtarzać, chodźmy. Bo jak coś to Radek to już nagrywa trzeci raz. No! I jakbym to teraz źle, jakby to Kaj, teraz źle brzmiało, jakbym po prostu był jakiś przemęczony, no to sorry, ale ja bym się temu nie chciało mówić trzeci raz, to w kółko i to samo. Ej, czemu mi te rozpocznij nagrywanie nie działało? Dobra, to ja daję wyczyść, wyczyść, zastosuj, okej. Ale co, to się nagrało, tak? Tak. Jest, dobrze. Znaczy nagrało się tylko siemanko. No dobra. Jak byłem na dole. Jak byłem na dole. Będzie u mnie odcinek dobry. No ale wiesz co? Wiesz jak to mogliśmy zrobić? Że ja puszczam nagrywanie razem z tobą i ogólnie to ty, my tam gadamy, co nie? Mhm. I po prostu nagle ja cię niby podsłuchuję jak gadasz i potem ja nagle wbijam. Ej, ale Olek? No? Ten, jak to się nazywa, to ty nie miałeś włączonego nagrywania jak ja gadałem te informacyjne rzeczy? No nie. Szkoda, no bo ja tam mówiłem o Q&A-u i w ogóle, więc szkoda, że nie miałeś to włączonego. No ale to możesz teraz widzom powiedzieć. Samemu no nawet. Dobra, no dobra. Radek ogólnie przeprasza za te 3 miesiące, go nie było na YouTubie. Był na wczasach, miał szkołę i takie różne inne. Ten chodzi do 7 klasy, więc no już... to znaczy dopiero będzie chodził do 7 klasy, więc ma trochę... na głowie, był na wczasach, no i ogólnie to nie było go przez ten czas i na 30 subów będziemy mieli specjal. Tak, na 30 subów Radek, nie. Tak, u ciebie na 30, u mnie na 20. Ej, złoci na nas idą jak coś. Już? Tak szybko? No oni już tu mają most do nas. Ej! O Jezu. Teraz powiem tak. Właśnie na tym Q&A-u prawdopodobnie może pokażę. Więc dobijcie te 3 suby u mnie. 3 suby u mnie. Jeden subik u Radka i będzie kolejny Q&A. Musimy się pilnować, bo z drugiej strony idą złoci. Ale dobra, złoci. O nie. Nie, jaki spotów. Dobra, jestem już. Potów z pelerynką. Jezu, zaś się zaczyna. Lucius zabójca. Ja sobie lepiej wyłączę czat, bo ostatnio jak miałem włączony czat i trenowałem, to oni przeklinali. Aha, ale wyblurowałeś. To znaczy ja wtedy nie nagrywałem. A, to dobrze. No tak to byś musiał blurować, nie? No, bo nie chcę mi. Ja! Opa! Dobra, o, koniec, po łóżku. Zniszczyli nam barierę łóżkową. Co? Już czemu? Nie mam łóżka. Spoko. Czemu? Aha, no i dobra, koniec.
więc. Czekaj chwilę. Ja się z nim. Zmarłem. Jestem. Co tam? Biłem się ze Steve'kiem i mnie załatwił. Aha, no to puszczamy nowy mecz. To był taki rozgrzewkowy właśnie tryhard. No, teraz tryhard. Robimy tryhard. Nie ma wycofania. Tryhard. Jak zawsze u nas. Aha, i właśnie teraz... widzowie. Tryhard. Bo nie powiedziałem tego, ale napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie serii i z jakiej gry. Bo ja mogę jakąś grę kupić też specjalnie dla was, która mi się będzie oczywiście podobała. Myślę na pewno, bo Dying Light'a mam. Jeśli ktoś nie wie, co jest Dying Light, to po prostu gra o zombie. No. Radek, ja weź te na Steamie za darmo, zainstaluj grę o nazwie Outcore. A po co? No bo to jest taka gra fajna. Aha. Ja no bym dobra. Grałem już. No to napiszcie, z czego byście chcieli serię, z jakiej gry, bo już planowałem to, ale właśnie pojawiła się moja najgłębsza, kurde. Co? Czekaj, ja się wyciszę na DC, bo chcę coś powiedzieć w tajemnicy. Dobra, czekajcie chwilę. No co? Ale ja cię wyciszyłem. Ja cię wyciszyłem, Olek. No dobra. Musisz. Okej. Co, co się stało? Już tylko powiedziałem w tajemnicy, coś widzę. Dlaczego mi nie chcesz powiedzieć? A bo to taka tajemnica przed tobą. Czemu? No coś tam. Nie. To jest na nagraniu. Lepiej nie oglądaj nagrania. Czemu? Zanim obejrzysz nagranie, to sobie zagraj w grę Outcore. A. Dobra. Właśnie, moi widzowie... Błękitny! Jezu, jak ja nienawidzę, jak się ciągle wcina, że ja coś chcę powiedzieć! Ale błękitny! Dobra, i tak przegrałem, gdzie Kajon jest. Aha. Jezu, dobra, trudno. Przegrałem. Chciałem powiedzieć do widzów, czy chcielibyście jakąś serię, to napiszcie w komentarzach i też mi napiszcie, ile mają trwać filmy. Bo też to nie jestem pewny i nie wiem, czy chcecie oglądać filmy długie, takie, które sobie puszczacie grając przy czymś na przykład. Czy wolicie oglądać filmy króciutkie, na przykład jakieś jedna, max dwie arenki, jak będę nagrywał z medów, nie? Bo tutaj pewnie będą jakieś 3-4 może. Ale ja bym ogólnie chciał powiedzieć. No. Powiem ci. Bo jak zaczniesz już grać w tą grę Outcore, to już się z niej nie wycofasz. Powiem ci tyle. Ale ta tajemnica, którą mówiłem widzom, już nie jest tajemnicą, bo mówię. Gra Outcore to jest taka gra, w której widać twój pulpit. No i co? No i ogólnie tam taka jedna postać z anime ci każe otworzyć twoje pliki systemowe. No to ja tej gry nie pobieram. Bo czemu? Nienawidzę anime. To jest ale pierwsza nie, rzecz. To jest po prostu taka, ta, pikselowana dziewczynka, która taka mała strasznie. I to po prostu tak wygląda, ale nie jest z anime. Jakby to nie jest taka wielka Nie wiem, nienawidzę anime i od razu mówię, że nie chcę tej gry pobierać. Ale czemu? Nie mam zamiaru. Weź mi uwierz. Ale dobra, to powiem ci tylko tak.
Tam będzie widać twoje pliki pobrane, twoje pliki, dokumenty. No to tym bardziej ja tego nie chcę otwierać. Bo ona ci będzie kazała otworzyć folder z dokumentami. Ogólnie będzie ci kazała pobrać różne rzeczy i tak dalej. No nie Pobrać! wiem. No pobrać jakieś rzeczy. Wejść na jej stronę z linku. Jezu, nie, ja tej gry nie chcę. Ale ja to testowałem, ja ją przyszedłem całą i to jest bezpieczne. Ale... I tam jeszcze jej będziesz musiał pozwolić zhakować swój komputer. Ej, będziesz musiał jej pozwolić zhakować swój komputer. Ale ja nie chcę, żeby ktoś mi patrzył na moje rzeczy w dokumentach, rozumiesz co? Ja na pewno z No tej gry nie nagram odcinku. dobra, ale sobie pograj. Poza nagraniem, poza kamerą. Może pogram, może. Ale odrzut to był. Już po łóżku. Tutaj Radek Radek jest na ochrania. warcie. Radek ochraniasz. Dosłownie. Security. Ochrona! Co to miało być? Nie wiem, jakiś efekt specjalny się dołączył. Ej, jakiś dziadek po prostu się nakręcił, prawda? No, wiesz jak jest. Wszystko ma swoje priorytety, niestety. Wszystko ma swoje wady, zalety. Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności. To powrót do przeszłości. Kurde, spadłem. Dobra. Nie wiem, coś tam pośpiewałem, ale nie umiem śpiewać, więc. Uważaj, idzie na bazę, ja z jednym walczę i przegrałem tą walkę, bo jestem noobem. Ej, widzowie, Radek, nie musicie mi mówić, że jestem noobem, ja sam mówię, że jestem noobem. I tak, powiem, że jestem noobem, a ktoś nie uważa, że jestem, jeżeli ktoś nie, uważa, że nie jestem noobem, to napiszcie w komentarzach, Olek nie noob. Olek nie Aha! noob. Ej, kiedy? Od kiedy nie ma fal damage'u na bedach? Co jest, ej, jakaś faza? Co się tutaj stało teraz? Chłop, ja spadłem z wysokości, z której bym na spokojnie raczej stracił połowę HP i nic nie oberwałem. Nic. Nie wiem, czy mi jakoś przylagowało, czy coś, ale nic nie oberwałem. I za stak żelaza możesz sobie kupić 4 staki wełny. Skąd wiem? Bo właśnie to zrobiłem. Że co? Że przez laga kupię sobie 400 taki wełny? Nie, za stak żelaza kupiłem 4 staki wełny. No to co? No, a normalnie ja myślałem, że za stak żelaza to będzie stak wełny. Co? Tam masz ceny podane, co ty nigdy na ceny nie patrzałeś? No, 4 żelaza to 16 wełny. No. No, a ja się. To znaczy, wiem, że matematyka to jest na pewno moja dobra strona, ale czy ja jakoś wybitnie potrafię liczyć? Chwila, czy ty zginąłeś? Gdzie ty jesteś? Bratek chyba jakieś z widy ma. Nie Dobra, ma żadnych jestem w bazie. widów. Aha, spoko. Kupię coś tutaj może na... Ostrość kupię, dobra. Jak się będzie czas kimś nawalać, to się fajnie ponawalamy. No, widzę właśnie ostrość. Firebola sobie kupię, 3 jabłka. No i niewidki. A nie, ja mam 8. Ile masz tam diamentów? Diamentów mam aktualnie 0, bo wszystko wydałem na ostrość, ale myślę, że to jest dobry. 2. Ja mam 2. No to wracaj. Dobra, ja idę sobie pozbierać Wiesz, trochę co mam? emsów na zbroję. Ej, mogę ci się pochwalić, co kupiłem bez twojej dorady, żebym to kupił? No popatrz, patrz, patrz, co kupiłem bez Zbrojka, twojej no widzę, dorady? zbrojka. No widzisz? I co? Jednak się nauczyłem czegoś? Czy totalnie nie? Mogłem ci niby teraz powiedzieć, że nie, ale no... No, coś się tam pewnie nauczyłeś w tej walce. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Ale dobra, pewnie się nauczyłeś. I sound effect był chwilowy, ale... Więc... No, można powiedzieć, że coś się tam nauczyłeś. Jak podejmujesz decyzje beze mnie.
Tak, bo ty zawsze mi mówiłeś, kup chcesz żelazną zbrojkę, a ja sam bym tego nie zrobił. W sensie Albo wiesz, źle. dobrze, może sobie kupię samemu tą zbrojkę, bo ja sobie teraz ogarnę zbrojkę diaksową od razu, bo nie kupowałam żelaznej i obsa, więc nie muszę też dla ciebie już tej diaksowej ogarnąć, bo wiem, że masz tą żelazną, A która ci raczej najważniejszy starczy. ops, najważniejszy ops. Tylko, że wiesz, że ja będę musiał nasz most zniszczyć, bo on przykrywa nasze łóżko. No to trudno. Jakoś się ten ops postawi chyba, nie? Z kim my w ogóle zostaliśmy tutaj? 3 kile mam tylko, jak cienko. Słabiutko gram. 3 kile tylko. A ja nie wiem, a ja mam 0 kilów. Radek, ja mam 0 kilów. Trochę słabo. Ale, bo ty mnie wszystkich tłuczesz. Odbieram ci wszystkich. Ej, to dziwne zabrzmiało. Ty wszystkich tłuczesz. Tłuczesz? What the hell? Oh my god, no way. Tak, nawet jeżeli dałem cię na minus 50, to jesteś za głośny. Masz musisz obsa, tego... bo ja mam prawie stack and stone'u. Mam, właśnie już teraz będę miała psa. Mogę ja go położyć tak dla bezpieczeństwa. Tak, jasne. Czekaj. Tylko żebym teraz ja czegoś nie ściapciał, nie? Czekaj, Jezu, bo muszę coś zrobić, muszę coś zrobić. Jezu, ja się straszyłem, ja już chciałem ciebie sklepać. Dobrze, że tutaj jest włączone friendly fire. I dobrze, że też jest włączone zniszczenie swojego łóżka, bo już by mnie rozwalił. No ja czasami, jak mi się już nie chce grać, to ja bym czasami rozwalił swoje łóżko. Teraz full try hard przy postawianiu obsydianu. Jest, dobra, postawiłem, dobrze. To wiesz, na pewno, z tej strony tak, też, dobra. To teraz ja niszczę tutaj te nasze dojście. Nikt nie może zauważyć, że mam obsę. Uja! Ale się przestraszyłem! Co żeś zrobił? Fireballem mnie ktoś dał. Bo chodź tu do mnie, proszę, błagam idę. Cię. Kupiłem nam po prostu rzeczy. Jestem, no i co? Jest kościół. No stąd to łysy, patrz. Pa, jak leci. O! Odbił go. No i git. Dobra, innego sam mogłem rzucić. O nie, chyba na nas tą lecieć. On widział, że my mamy opta. No trudno się mówi. Nawet jak widział, to będzie mu to troszkę zajmie, żeby go rozwalić. No, a szczególnie, że my jesteśmy w bazie. I szczególnie to, że może kopsniesz się pod jaksy i jeszcze weźmiesz mining fatigue. Kupisz mining fatigue? W sensie, że powoli się kopie, jak się dojdzie, wejdzie do naszej bazy? No mam 2 diamenty. No to nie wiem, chyba to idzie kupić w pułapkach, zobacz. Czekaj, ulepszenia, o. Pułapki. Co to miało być? Zasadzka? Powolne kopanie, zasadzka i powolne kopanie, czy coś takiego. To się jakoś tam nazwało. A no, powolne kopanie i zasadzka. I oba, wszystko tutaj kosztuje 2 diamenty. No to git, to kup tą powolne kopanie, bo nawet jeśli ja będę na środku, a ty będziesz sam wazić i cię rozwalą, to ciężko im to będzie rozwalić, bo tylko wystarczy, że hitniesz tego gościa, który to rozwala i znowu mu się to zresetuje. Dobra, powolne kopanie kupiłem. Spoko. W sumie tak myślę, że zbrojka ten, emeraldowa ile kosztuje? W sensie zbrojka diaksowa. Ej, pomóż! Idę! Cheaterzy! Czemu? No cheaterzy! No nie! Ja już muszę tutaj zostać, bo mi już się nie upo... Co? Nie, łóżko zniszczyli. Ja. Zniszczyli? Ja. Wiesz, jak oni szybko obsa rozwalili? No właśnie, zauważyłem. Oni endstone obs. Może mieli najlepszy kilo, ale... Gdzie oni są? No, różowi, cheaterzy, powiem tyle. Dobra, oni no. mają w ogóle jakiś efekt na sobie. Jaki efekt? No jakieś niebieskie bąbelki, różowe bąbelki. W ogóle te bąbelki się świecą na kolorowo.
A to nie jest, jest po prostu to? Od jabłka, od koksa, jak zjesz. Ano chyba tak. Nie wiem, wiesz. Zawsze jest szansa, że się trafi na cheatera. Ale cheatera, to miało być, że akurat oni, ja kupiłem jeszcze te powolne kopanie i oni normalnie tak szybko tego endstone'a... Właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Bo to się dosyć długo kopie, nie? Bo, no tak, obca się długo kopie. A co jeszcze z tym powolnym kopaniem? Powolnym. No. A oni to ciach i ciach, jakby na kreatywie. Ej. Co? Wiesz, to jest możliwe? Co? Bo ja ogólnie oglądałem jednego youtubera, Pławku, który, jego kolega jest właścicielem Coxcrafta, Szymeku. I on właśnie mógł też zrobić właśnie tak, że przebiera się na inne konto, zakłada inne konto, wbija na serwer i on ma dostęp do Creative'a. No ale to nie jest Kławku na pewno. Chociaż? Może być, bo oni za szybko rozwalili. Nie wiem, ale oni raczej... Nie wiem, zresztą sam! Teraz to ja, chłopie, będę tak tutaj wykoksowany. Nie no, teraz to ja mam... Teraz to ja się mogę klepać, nie? Nie, nie klep, bo ja nie żyję. Niestety. W ogóle, gdzie ty byłeś, kiedy mnie atakowali? Na środku. I właśnie taki jest minus, kiedy ty mnie właśnie tutaj zostawiasz. Bo ty mnie zostawiasz i zawsze wtedy, kiedy ty mnie zostawisz i pójdziesz na środek, to atakują najmocniejsi. Nie wiem, jaka jest na to szansa. Ale to się tak zawsze dzieje. Jak to za to? Nie, może oni mają po prostu tak, że oni specjalnie wyczekują, aż ty po prostu wiesz. W sensie, aż ja opuszczę bazę, żeby po prostu jeden w bazie został tylko, nie? No bo wtedy im się lepiej z tobą będzie biło. Dwóch na jednego, no to raczej nie ma szans, nie? Musisz być jakiś mega dobry w PvP i jeszcze mieć jakiś mega dobry, wiesz. Ty się tu obudowujesz? To jest moja wieżyczka snajperska. Ej, dawaj, weź się tu obuduj wewnątrz, co nie? I no bądź i czekać tu. Na shifcie, tak. Na shifcie. No można też tak pograć trochę pod taką pieczarę. Ale tutaj jak się tak patrzę, to autodestrukcja za 2 minutki, no to to, że ja tutaj zostanę jeden na dwóch, no to to nie oznacza, jak ja się tutaj fajnie wykokrzę, no to jakoś... Znaczy oni na razie jeszcze mają łóżko, ale autodestrukcja to oni nie będą mieli łóżka. Ja i tak, ja teraz, ja muszę być jakiś mega głupi, żeby teraz na nich polecić, jak za minutkę jest autodestrukcja. Ale, ej, nie. Czemu ty uciekłeś z tej kryjówki? Żeby sobie kupić więcej rzeczy, wiesz? A już do niej wracam. Spoko. No ale wiesz, jak się nie stanie, to nic się nie stanie. Serio, powiem tak, jak się nie stanie, to nic się nie stanie. Ile jest tam? Minutka. Aha, ktoś umarł teraz w tej fazie gry? On musiał jakoś spaść. Belusia 1, 2, 3, 4 został zabity przez Edek 3, 3. No, Cubik, Zubik, Edek 3, 3, niki mają niezłe. Aż się ich boję. Oni chyba się klepią. To nie, to nie jest tak, że oni im weszli do... No właśnie, do bazy chciałem powiedzieć. Ej, to u Różowi nikogo nie ma w bazie, to ja się do niej zakranę. Ale nie, w sumie nie, bo przecież jest za chwilę autodestrukcja. To tam jest. Ty, oni chyba... Czekaj, czy oni mają obca? Oni mają obca. A właśnie, no to dobra. To ja to zostawię, nie mam i takich lochów, więc... Na spokojnie. A jak sprawdzić, jak przeniknąć przez bloki? Po prostu shift i w nie blaktujesz, to co pamiętam.
Nie wiem. No to nie wiem już jak. Jest jeden odsłonięty klocek opsa. Kurde, uwaga! Co jest? Gracz Rado, Rado zaraz zostanie zabity. Jeden na jeden. Uch, aż mi się przypomniał stare momenty. Ej, ale wiesz, że oni tu mają bazę. Ja wiem, ale już nie mają łóżka. No to jak się pojawi? A, już jest deathmatch prawie. No. A ja jeszcze tutaj mam na nie przewagę taką, że mam podki na niewidkę. Ten drugi to jest cheater. Skąd wiesz? Bo to ten drugi mnie zabił. A gdzie jest ten drugi? U żółtych? U ich sąsiadów. U złotych? Mhm, tak. A nie, poszedł stąd. Dobra. Czekaj, sprawdzę na obserwych graczy. Czubik Zubik. On jest, no, widzicie. Gdzie on jest? Twerkuje na moście, na środku. Aha, widzę go. Idzie od tej samej strony. Aj! Nie! Ale mówiłem ci, że to jest cheater. Nie, po prostu albo się dobrze klepał, albo miał jakąś lepszą ochronę. Nie wiem, no, wygrał. Ale drugie miejsce też coś. No, jest nic. Ile mam tam odcinka, nie żeby... o mnie nic nie mów, ty wygrałeś, nie ja. 26 minutek mamy, no to myślę, że jeszcze taka jedna, dwie ręki może się zmieszczą. No. Jedna, ale wygrana by się przydała. No. O Jezu, co to jest za mapa? A wiesz, że ja ogólnie teraz jem, co nie? No. Jak ja zjem, to od razu jedziemy do domu. I będziemy musieli skończyć odcinek. No dobra. To jedziemy jak najdłużej. Tak. Czekaj, bo ja wyszedłem z areny, kurde, coś chciałem, ale... O, dobra, lepsza mapa. Nie, bo przypadkowo klikałem sobie i wyszedłem z mapy, więc... W sensie z gierki. Ja po prostu chciałem zmienić mapę. To też. Słyszałeś to? Nie. Ten widelec, co spadał. Nie, może coś tam minimalnie, ale tak to nie. To na nagraniu będzie słychać. No trudno, mi kurde tutaj trzy razy mała do pokoju wbiła cała rodzina, więc... Jaka jest godzinka? 13:30, to kurde, my już godzinę to nagrywam, a tutaj mam 20 minut do odcinka tylko. No, to fajnie. Jeszcze to trzeba przeedytować, coś tam może. No ale to ja już w domu. Nie, w domu się tak kawka zacina, nie. Ej, a pamiętasz, co zawsze się śmiejemy poza nagraniem, jak jesteśmy różowi? Uwaga. Tak. Dobra, zepnąłem go. Dawaj, lecisz na nich. Albo ty, albo on. Rozwaluszko. Nie! Co tam? Byłem w niszczeniu wełny. O Jezu, on ma skina Tobiasza Gamingu. Czemu mnie to tak bawi? To był fajny youtuber. O nie, on ma jabłko, no jabłko zjadł, no jak ja się mam z nim bić? Dziadu jeden, a w sumie zabiłem go. Kolejny Stevek wyczekuje. Na ratunek leciałem. No chodź ty stoi Stevek, no. Czekasz na kolegę. Chciałbym ci powiedzieć coś. Co? No bo ogólnie to zapomniałem. Eja. Widziałeś to? Zabiłem go. Co się tam stało? Zniszczyłem mi łóżko, a co? I wybuchło TNT. No, dużo się rzeczy stało, wiesz? Zabili cię. Niestety, ale łóżka już nie mają. Ej, a pamiętasz, z czego się zawsze śmiejemy?
kiedy jesteśmy różowi z białym. Wiem. Ale to poza kamerą i nie mów tego, bo to jest takie niefajne trochę. Wiem, nie będę tego mówił, no, nie zamierzam. Coś mi tutaj nie pasuje. Poszedłem na nich na bazę i zostało mu 13 HP. Dobra, ale co za nim? On o mnie nie wie. Brat się trochę poślizgnął. Ej, bo chyba on się potknął o kamień. Nie wiem o co chodzi, ale... Potknął się jakiś kamień i wleciał do przepaści. Jezu, gdzie jest ten niebieski drugi? Aha, umarł. Całkiem śmiesznie. Dobra, sąsiadów się pozbyliśmy. Spoko. Więc zostawmy git, nie będą nam dokuczać. I mamy przy okazji już dwa generatory na początek, więc ja nam tutaj kupię od razu, bo już zebrałem diaksy, to kupię nam ostrość. Fireball, kangaty, dobra. Jakbyś miał wybrać, to byś wolał sharpness czy ochrona? Chyba na początek sharpness, ale ochrona też jest ważna, bo przez to może ten gościu w tamtej rundzie ze mną wygrał, bo miał lepszą ochronę ode mnie. Ale też może przez to, że zjadł jabłko. Ale ja wolę sharpness. Ej, co? A ty kupiłeś już sharpness? Tak? No. Aha, dobra, to ja inwestuję w ochronę. A wiesz dlaczego? Bo ogólnie, bo ja tak mówię, a dobra, kupię ochronę. I takie nie zużyły mi się diaksy i mówię, ej, mam baga, kupiłem ochronę, nie ochronę, tylko sharpness, a mi się to... Jezu, ten... jaki jestem tragiczny z tym ziomkiem klepę. Czy ty się z ziomkiem klepiesz na środku? Tak, i właśnie mnie zabił! Widziałem, bo ty jakoś tak w kółko chodziłeś na wsadzie. Nie wiem, to było beznadziejne po prostu. Przepraszam was za to, widzowie, ale teraz go dojadę, obiecuję. A się wkurzyłem na gościa. Lecę TNT jumpem. Przy okazji sprawdzę, czy jeszcze potrafię TNT jumpa. Hit. Uwaga! No i widać. Chciałem skoczyć z tobą, ale mnie w drugą stronę wywaliło. Pewnie to śmiesznie wyglądało. Morcy jeszcze mają beta, ale różowi na nich lecą i pięknie. To ja sobie dojadę różowych. No i wszyscy pogodzeni. Obaj nie mają łóżek. Szybko lunar oprzy. Kurde! Jest na cheatach! Nie! Co to był za jakiś? Kurde. Mogłem tam wysadzić TNT, jeszcze tak myślę. Kurde, już tam byłem u nich. Gdybym miał siekierkę, to już to się udało. O, i teraz będzie mi pokazywało taką jedną rzecz. A tak to się zesrało. I nie mam nic. Ej, 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 to było dosyć bliskie. Nie no. Radek, patrz co mam. Pięty? No, idę na środek. Albo nie, ja z tobą pójdę zaraz. To chodź do tych różowych. Aha, już za to teraz nie mam łóżka. No. Kurde! Wbijam. Wbijam na chatę, wypijam herbatę. Essa, jeden leży. Drugi teraz. Cyk! A co ty na to, żeby w przyszłości stworzyć piosenkę? Co? Co ty na to, żeby w przyszłości stworzyć piosenkę? Nie no, wiem, to będzie to brzmiało tak. Nie wiem, piosenka o tytule Try Hard. To i tak by nie wyszło. Więc nie wiem, nie wiem, ale nie kiedy? Wiem. Ale kiedy? W przyszłości. W przyszłości to ja nawet nie wiem, czy dalej będę na YouTubie, nie? Od tego musimy zacząć. Dobra, zniszczyłem go. Zepchnąłem w sensie, razem spadłem z nim, ale gościu był do całkiem dobry. A nie, dobra, jednak nie idzie. Morcy zostali, więc ja bym tutaj poszedł chyba po niewidkę sobie i chyba spokojnie dobra, wykończył. Idziemy na środek z TNT? Ej, no
to może się teraz zamienimy. Weź, ogarnij środek i po prostu... Ty chyba nie... O nie! Ej! Olek! Pomóż! Zabije mnie! Nie, dobra. Zabij go. Było blisko. That was so close, guys. Ale wiesz, bo ogólnie on do ściany go przyczepiłem i porobiłem mu strefę. Wiem, bo on chciał już tak na mnie się fokusował, bo mnie mocno obił i już chciał na mnie lecieć. Tutaj Olek zbija od boku i... Strefa była, prawda? Co? Była strefa? No, jakaś tam weszła. Weszła strefka, muszę to przyznać akurat. Jezu, to są dopiero diamenty 3? Kurde, do tej autodestrukcji jeszcze trochę, To i nas rozwalą tu, ej! Idzie tu. Przygotuj się. Czekaj, na spokojnie, patrz to. Umiesz taki trik, znasz taki trik. No dobra, nie znam triku. On też nie zna triku. Dobra, Ja go znowu pokonałem. Co? Czy ty go pokonałeś, czy ja? Nie mam pojęcia, ale wiem na pewno to, że kurde, znowu byłem blisko śmierci i trochę mi się to nie podoba. Bo ciągle mnie obijają i w końcu zdechnę. Ale ja cię uratowałem cię, ja cię uratuję. No. Kurde, jeszcze muszę jakoś schować, bo kurde, oni będą ciągle mnie dążyć. Ej, w końcu ktoś jest większym noobem ode mnie. To ja? Nie. Ej, chcesz kamienny miecz? Nie, dzięki. Okej, to go rzucam w przepaść. Uciekaj, Olek, z bazy! Uciekaj z bazy, uciekaj z bazy! Jak? Nie wiem, TNT, fireballem, coś. Cokolwiek. Nie doleciały! Nie, no to jest taka tragedia, takie warzywko, że to trzeba nagrać nową arenę, bo kurde, to jest... No chyba, że w tobie nadzieja. Musisz to wykierować. Na mnie nie licz. Od razu ty zniknąłeś i ja przegrałem z nim w walkę. No nic, dobra. Ostatnia ręka teraz już tak na serio, no przydałoby się jakąś wygrać. No, Sorry. A szczególnie to ja już kończę jeść. To co, ostatnia ręka? No. Ale ej, dwa razy byliśmy blisko winka. Szkoda. Był tylko jeden team wtedy. No a raz było, że w ogóle nie mieliśmy łóżka i było jeden na jeden. Aj, jak ja to ściapciałem, że wtedy nie zjadłem jabłka, bo on zjadł jabłko i ze mną wygrał. Jezu. Powiem ci, że ja mam na pewno gorzej od ciebie, bo jestem słabszy. Ty se zbierasz żelazo na tą wełnę, a ja muszę lecieć 4 żelaza, żeby kupić tą wełnę na łóżko i pierwszy muszę obudować wszystko. Nie musisz od razu lecieć, możesz tak, że... No chyba, że akurat natrafimy gości, którzy kurde koło nas potrafią God Bridge'a, no to już jest ciężej trochę. Ale wiesz co mi się wydaje, jak teraz tak myślę o tym, to... Jakoś tak wydaje mi się, że Deadphone i Charged Phone to były boty akurat. No bo właśnie grali... Ja oni po prostu grali perfekcyjnie. Polecieli. Ej! Nie! Koniec! Po łóżku! Ty ciapuj no! Kurde! Nie, ja już się teraz wkurzyłem, nie? Nie macie łóżka, rozjadę cię, Steve'ku! Cię na diamenty budowałem. Najchętniej to bym to Steve'ka traktorem rozjechał. Patryczek. Kurde, Patryczek jak... Zaraz doskoczę! Nie komentuj! Poleciał! Jezu, jaki... Kamistok! Ej, niech zgadnę, on się teraz ze mnie nabija. Pewnie tak. Kamil Stoch! To on się tu dobuduje, jakiś kacperek. No i co? Jezu, on gra gorzej niż, nie wiem, moja babcia. O, drugi idzie. Kurde, nie, no, bloki mi się postawiły! Umieraj, umieraj! Robię sobie zielone. Jezu, co za... Nie, dobra, nie będę komentował, bo jak ja już się za dużo na tą grę wkurzam, to później trzeba to całe przycinać, więc... To kończymy takim nastrojem. Nie daj, opuść grę. Zagrałem... I kolejne minus 16. Nie, żartuję. Dobra.
Więc chodźmy w te święte miejsce parkour, bo Tak. tam nikt zazwyczaj nie chodzi. Obiecuję widzowie, że kolejnym razem wygram chociaż jedną arenkę, bo to była dosłownie tragedia. Nie obiecuj, nie obiecuj! Chyba Czemu? nie wiesz, co to jest obietnica. Wiem, co to jest. Że muszę to zrobić. No wiem, ale no co, jak nie wygrasz przez cały odcinek, to będziesz nagrywał od nowa? Nie, będę nagrywał tak długo, aż mi się w końcu uda wygrać i po prostu to wtedy poprzecinam. Aha. Żeby Dobra. był ten winek. Dobra, nie przemyślajmy takich rzeczy, tylko się fajnie tutaj pożegnajmy. Bo Tak. wyszedł filmik 40 minutek, no to myślę, że taki odpowiedni. Mniej, bo ja nie nagrywałem twojej rozmowy. No, to ile u ciebie on jest? Nie, już mówię. 39:13. No, dobra. No, to ustawię się koło. Ej, co jest? Ja dostałem hajsik. Za co ja hajsik dostałem? Tutaj, co to jeszcze? Sklepy soczaje. Skrzydła Dobra, diabła. o, pożegnajmy się już. Dobra. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Radek też dziękuję za oglądanie. Więc do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, Panie, pa, pa. pa! A!